Od jakiegoś czasu zastanawiam się, jaką serię filmów mógłbym nagrywać tutaj na tym kanale, takich filmów rywalizujących, które bym mógł robić z różnymi osobami. I ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś takiego jak nie wybierz złej skrzynki. Ja wiem, że to już jest, że to było oklepane na YouTubie, ale mam pewien fajny pomysł, który totalnie odmieni rozgrywkę właśnie w tym jakby trybie. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie tam na dole, jeżeli chcecie być na bieżąco tego, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki tutaj codziennie o godzinie 19:19, więc wydaje mi się, że warto. Ja nie przedłużam, widzimy się tuż po intrze. Halo Jagieł, witam bardzo serdecznie. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie i ciebie Szczypsonie. Witam, witam. Jagieł jest pierwszą osobą, która jest w tej naszej rywalizacji. Jak widzicie, już są przed nami skrzynki. Ja jestem na gmodzie, to nie jest wcale błąd. Tak ma być z tego powodu, że to nie jest jakaś... Tutaj nie jest ważne tak naprawdę, co ktoś wygra, tylko czy wygra. Więc jakie są zasady, już ci tu tłumaczę i też wam tłumaczę, żebyście wiedzieli. Te zasady będą się powtarzać co każdy odcinek. Kliknij sobie w to łóżko już najlepiej, bo pewnie będziesz ginął, więc żebyś tu się respił. Mamy trzy skrzynki. Do każdej skrzynki będę coś wrzucał i jest coś takiego, że ja muszę wrzucić do danej skrzynki przedmiot i zaznaczyć nad skrzynką, jakiego on jest koloru. Czyli załóżmy, na przykład wezmę sobie czerwonego kwiatka, no to biorę czerwoną wełnę, wrzucam tutaj właśnie, daję czerwony kwiatek i tutaj wokół tego zaznaczam, że to jest czerwona, tak żebyś wiedział, że coś czerwonego tam jest, ale nie wiesz co. I bardzo ważna jest sprawa taka, że na dwie, z dwóch na trzy skrzynki muszę podać prawdziwą informację. Czyli jeżeli tam jest czerwony kwiatek, muszę dać czerwoną wełnę. Jeżeli tutaj w tej czerwonej skrzynce będzie niebieski kwiatek, muszę dać niebieską wełnę. Ale jeżeli w tej niebieskiej skrzynce dam na przykład żółty kwiatek, to tu już nie muszę dawać tego, że to jest żółte. Tutaj tylko mogę tutaj też znowu dać czerwony, tak żeby cię zmylić. I wtedy ty musisz jakby się zdecydować, którą z tych opcji wybierzesz, wiedząc, że na pewno dwie na te wszystkie opcje są jakby prawidłowe. Oczywiście może być tak, że to nie tak, że tu czerwony i tu czerwony, tylko w każdym może być zaznaczony inny kolor tej wełny, tak żeby to było jakieś, prawda, urozmaicenie tego. Więc jest zawsze jakieś ryzyko, ale na pewno dwie skrzynki z tych dwóch są jakby skrzynkami, w których dobra, czyli prosta jest jakby opisane to. Tak, ale jeszcze jest bardzo ważna sprawa taka, że tylko jedna skrzynka jest dobra. W sensie jedna skrzynka jest bardzo zła, druga skrzynka jest po prostu nijaka, że masz przedmiot, który jest tragiczny, jakby niepotrzebny, a trzecia skrzynka jest taka, gdzie masz fajny przedmiot, coś fajnego, co ci się by mogło przydać, jakiś fajny, cenny przedmiot z Minecraft po prostu, nie? No i tyle, tak wyglądają zasady. Więc tak, ja poproszę cię teraz, gdzie ty jesteś? A tu jesteś, kurczę, zgubiłem cię. Idź tam gdzieś, albo odwróć się w drugą stronę, żebyś nie widział, co ja robię i też nie podglądaj, albo wiesz co, najlepiej zrobię ci. Patrz, chodź tutaj na dół, zejdź na dół. Skocę tam i ja cię tu później sam wyteleportuję cię stamtąd. Dobra, i teraz tak, przygotujmy tutaj, co by tutaj mogło być. Dobra, tutaj możemy dać może to i damy to. Dobra, mamy pierwszą skrzyneczkę, druga skrzyneczka to jest ta skrzynka. I w tej skrzynce zrobimy może coś takiego, żeby tutaj było coś jakby bardziej urozmaiconego, coś takiego, wiecie, jakby... O kurczę, tu źle postawiłem. Dobra, mamy drugą skrzynkę i tutaj musimy teraz wełnę dać. Czekajcie, wełna to będzie ten kolor, okej. No i na przykład mamy trzecią skrzynkę, tu musimy to zmienić. Zrobimy inaczej. Tutaj w tej trzeciej damy moje ulubione, prawda, najfajniejsze, jedyne w swoim rodzaju, prawda, właśnie to. I teraz w tym momencie dajemy wełnę, która zaznacza, co jest w środku. Okej, okay. Powiem ci tak, ja cię już teleportuję tutaj, TP, o kurczę, źle sobie wpisałem, o, zapraszam, masz przygotowane trzy skrzynki, znasz zasady, więc po prostu, jakby, nie mówię ci, że masz od razu wybrać i iść tam, tylko możesz się pozastanawiać, i jakby bardzo będzie mile widziane, jeżeli pogdybasz sobie, co tam może być. Dobrze, a więc tak, kolor czerwony to jest taki kolor, którego... Każdy się obawia, bo to jest taka złowrogość. No, tutaj może być coś niefajnego, albo kwiatek mak, co mi przychodzi do głowy. Okej. Okay. Co jest jeszcze czerwonego? Co jest jeszcze czerwonego? Nie wiem, jabłko jest czerwone. Albo jabłko, właśnie. Dobra, lećmy dalej. Kolor pomarańczowy, też tak samo kwiatki. Jest to też również kolor śmierci, czyli lawy. Okay. Jakaś pomarańczowa wełna. Kolor żółty tak samo może być kwiatek, albo tak jak ja, mój skin tam, może moja głowa tam będzie, to wie. Ej, to by było całkiem śmieszne. Albo może być słonecznik. Okej. Okay. Poczekaj, muszę... Tak, muszę powtórzę jeszcze raz, że jest jedna skrzynka, w której jest coś złego,
Jest jedna skrzynka, w której jest coś nijakiego i jest jedna skrzynka, w której jest coś cennego. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja jednak pójdę za głosem chyba rozsądku. Okej, okay, i wybierzesz skrzynkę? I wybiorę skrzynkę. Kurczę, waham się między żółtą a czerwoną. Okej. Okay. Chyba wezmę żółtą. Znaczy, powiedz mi, dlaczego odrzuciłeś ten pomarańczowy? No bo mogę tam wskoczyć do lawy, nie? Okej. Okay. Bo to pomarańczowa jest lawa i tam mogę wpaść znaczy, do lawy. Wiesz co, pomarańczowa, to trzeba też powiedzieć, że pomarańczowa... Znaczy, lawa jest tak... Może być albo pomarańczowa, albo czerwona, to jest właśnie. Różnie, w sensie, że to są dwa takie kolory, które się z tym kojarzą, nie? Więc jakby nie będę ci mówił, że tylko pomarańczowy jest lawa, lawa może być pod kolorem czerwonym i pomarańczowym. No ale może to też być pomarańczowy piasek. Może to też być pomarańczowa wełna. Albo pomarańczowa może to być tak naprawdę wełna. Wszystko, nie? Więc to jest po prostu to, że ty musisz zdecydować, co tak naprawdę uważasz, że... Nie no, pomyśl sobie tak, jestem żółty i do żółtego. Okej, okay, dobra, dobra. No to stawaj na tym i otwórz dobra. Pod sobą i lecimy na dół. No! Sztabka złota, koks! To jest ten dobry, udało ci się. Dobra, no zobacz co tam było. W pomarańczowym była lawa, czyli dobrze, tak, że się spodziewało, dobrze się spodziewałeś. No a tu postanowiłem nie zmieniać tego, co dałem na prezentacji, skoro już to dałem, to dlaczego by tak miało nie być. No i kwiatek czerwony. Aha, znikł, okej, okay, dobra, nieważne. Ale był tam kwiatek czerwony, więc chyba że go zabrałeś, nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie znika stąd wszystko. No właśnie, idę tam gdzieś do kopalni czy coś, czy tak dalej. Dobra, ja przygotowuję ci drugą skrzynkę. Takich skrzynek przygotujemy 5. I będziemy to, prawda, oceniać, czy ci się uda, czy też nie. Dobra, zróbmy coś takiego. To jest konkurencja, kto ma większą farta. Tak, bo to jest tak jakby test na farciarza po prostu, wiesz o co chodzi. Dobra, zrobimy tak. W tym damy... Co by tu dać? Dobra, dajmy... A totalnie zapomniałem, że żółte jest złoto. Zapomniałem w ogóle totalnie o tym bloku. No widzisz, a ja sobie o nim pamiętałem. Dobra, czekaj, bo zróbmy coś takiego. O kurczę, tutaj nie wywaliłem tej lawy. To nie najlepszy pomysł to był, ale możemy zrobić tak, że damy tutaj w tym miejscu na przykład... Dobra, to jest odważne, co... Czekaj, kurczę, nie wiem, czy to... Nie, dobra, tego nie daję. Dajmy tutaj może w tym miejscu... Dobra, o, to jest dobre, dajmy tak. Okej, okay, i to będzie ten kolor. I ostatnia skrzynka. W ostatniej skrzynce damy... Dobra, damy to. I to damy pod kolorem właśnie takim. Dobra, uwaga. Zapraszam tutaj. Masz kolejne przygotowane skrzynki. Tak jak w każdej rundzie są te same zasady. Jedna zła, druga nijaka, trzecia dobra. Wygrywasz, kiedy zdobywasz dobrą, przegrywasz, kiedy zdobędziesz złą, a kiedy masz nijaką, to jeszcze nie wiem, się zastanowimy. Dobra, proszę bardzo, możesz gdybać. Kolor zielony, to będą jakieś możliwe, że liście, trawa, może jakiś kaktus, sadzonka, kto wie. No okay. Ale może też być to coś złego. Na przykład? No nie wiem, może tam być klipciu na dole. Okej, okay, no mógłby. Mógłby, ale dobra, przejdźmy dalej. Kolor żółty, a tu? Aha. Też kolor żółty. No tutaj będzie 50-50, jeśli mam być szczery. No bo nic, to może być, nie wiem, głupi jasnogłaz, kolor blok miodu, co tam jeszcze jest takiego, ziemniak, jajko, no nie wiem, coś w tym stylu. Okej, okay. To powiedz, no, ale... powiedz mi, która skrzynka do ciebie najbardziej przemawia w tym momencie? Najbardziej przemawia do mnie skrzynka o kolorze zielonym, nie? O kolorze zielonym, dobra. Lecz... No nie wiem, bo podpuszczam, znaczy wydaje mi się, że tutaj jest podpucha. I zrobiłeś to specjalnie, że tu są jakieś dwie dobre rzeczy, a w trzecie będzie tutaj właśnie w tej, że specjalnie jest coś złego. Aha, takie no dobra, to też jest jakaś rozkmina. No dobra, więc jakby proponuję, abyś wybrał po prostu. No wybrał, no to 33% szans tak naprawdę. No teraz. Tak. Więc jako, że ta skrzynka jest taka bazowa, no to pójdę tutaj. Dobra, okej, okay, no to... Dobra, idę. Stań. 3, 2, 1. To jest rzecz nijaka, co oznacza, że jesteś jakby...
ani punkt na plus, ani punkt na minus. O, możemy tak to zrobić w sumie, że zła działa na minus, dobra działa na plus, a ta nijaka działa nijak po prostu. Tu w tym miejscu był totem nieśmiertelności, w tej drugiej, tej żółtej, więc to było dobre, a tu była potka na zatrucie. Więc miałeś jakby dobre przypuszczenie, że tutaj mogłem zrobić coś złego. No i tak też faktycznie było, no ale nie udało ci się zdobyć, czyli tak naprawdę masz jeden punkt zdobyty. Na 5 możliwych, ale może być też tak, że zaraz jak trafisz na złą, to ci będziemy odejmować. Dobra, więc gdzieś się schowaj. Moim zdaniem to powinno być, że jeden punkt, a ta dobra za dwa punkty. Okej, okay, dobra. Znaczy, wiesz co? Łatwiej będzie nam liczyć, jak zrobimy jednak z tym, że dobra, że odejmuję, okay. Bo będziemy mieli po prostu jakąś ilość punktów tam na końcu, nie? Dobra, tam mieliśmy to, teraz w tym miejscu musimy dać coś jakby... O, dżungla tu jest. O, no to widzisz, dżungla tam jest. Więc teraz... Ale wielka. Zróbmy tak. Albo nie, zrobimy inaczej. Dajmy może... Dajmy to, okej. I ostatnia skrzynka, którą przygotowuję. Czekajcie, kurczę, co tam było, kurde, czekajcie. Tu było to. Tu było to i teraz powiedz tu. To, no powiedz to. Tu muszę dać coś takiego. Dobra, nie, no nie powiem ci co. Okej, okay, dobra, mam jakby. O kurczę, pokazało mi się osiągnięcie, więc niestety musimy zrezygnować z tego. O, Elytra chyba była, co? No, no była, ale pokazało się osiągnięcie, więc niestety już jej nie ma. Więc będzie coś innego, ale myślę, że równie. Spoko. Myślę, że to będzie bacon. Bacon? Czemu bacon? Tak, więc chciałem, że to będzie bacon. Dobra, zapraszam cię tutaj, już cię teleportuję. Witam, proszę bardzo. Masz 3 skrzynki do wyboru. 3 różne kolory, więc jest troszkę inaczej niż było. Myślę, że tak, od razu kolor różowy odpada, bo mało bloków jest w różowych w ogóle w Minecrafcie. Okej. Okay. Jakaś wełna tylko, albo jakieś kwiatki, więc to mnie nie interesuje. Ale musisz wziąć pod uwagę to, że, tak jak powiedziałem, ja mogę jedną na 3 skrzynki oszukać. Rozumiem. I dobra. To nie musi być wcale w złej skrzynce, to może być też w dobrej skrzynce, żeby cię tutaj naprowadzić, może, wiesz. Tu wydaje mi się, że jest jakiś stone. Okej. Okay. No i tu właśnie jest ta zielona. Ogólnie... Między jakimi się zastanawiasz? W sumie teraz biorę pod uwagę tą jeszcze, ale... Kurczę, bele. Wydaje mi się, że tutaj może być tak zwana dywersja. I że różowy będzie dobrym, a szary będzie złym. Przepraszam, odwrotnie. Że szary będzie tym złym, a różowy tym dobrym. A ten neutralnym. Więc okay. idę do różowego. Dobrze. To proszę stanąć na środku. Dobrze, jadę. Bum. Nie! No, kurde, bele, łebki. Ale to jest zła. W sensie nie mogłem dać potworów z tego powodu, że mamy aktualnie odpalony difficulty, jakby to się nazywa, peaceful, ale w tym momencie ja już się tutaj biorę na bok, ponieważ tutaj już jeden, prawda, zawodnik czekał na ciebie. Więc masz. Dobra, zapraszam tutaj. O kurde, wpadłeś, oddaj tą rzecz. A dobra, to jest sadzonka, to sobie ją zostaw. Tutaj to było najlepsze, tu była ta elytra. Bo dałem, jakby widziałem, że się pokazało osiągnięcie, ale podpucha miała być jakby działająca tak, że kurczę, że powiesz, a to na pewno nie elytra, więc to będzie stone. No tak, więc dobry, to był troll, zadziałało tak, jak miało zadziałać, więc jest wszystko dobrze. Okej, okay. To była która? To była trzecia runda? Ja mam 0 punktów. Tak, to masz w tym momencie 0 punktów na... Czekaj, która to była runda? Piąta? Trzecia znaczy, nie? Tak, no tak, to była trzecia. No to mamy jeszcze dwie, więc dobra, leć gdzieś tam dalej, ja przygotowuję ostatnie dwie rundy. Zróbmy może... Dajmy to. O, kurczę, tutaj tą sadzonę odłożyłeś. RNG. Dlaczego? No ciężko trafić coś tam. Ciężko, no ale kurczę, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Co się wiesz, trafiłeś, nie? Miałeś jakieś rozkminy, to jest właśnie to, że ty musisz przewidzieć, co ja w takim razie chciałbym zrobić, nie? Tutaj dajmy może... dajmy to, to jest kurde ciekawa sytuacja, tylko nie wiem jak to opisać, kurde, czekajcie. Dajmy może...
No dajmy to tym, opiszmy. Najwyżej to będzie oszukane. I teraz tu dać musimy coś. Coś. Dobra, dajmy w ten sposób. Dobra. Dobra. Ja już jestem gotowy. Ja już. Dobra. Zapraszam cię tutaj. Proszę, podejście kolejne. Masz 3 skrzynki, 3 różne kolory. Którą wybierasz? I jakie przypuszczenia? Wydaje mi się, że tu teraz lawy nie będzie. Okej. Okay. W tej skrzynce. Tutaj. Nie mam szczerze zielonego pojęcia, co może być, bo jest kolejnie nasz czerwona. Okej. Okay. No i tu purpurowa. Też ciężko, bo... No nie wiem, no nic mi nie przychodzi na myśl, to jest teraz już ciężkie. No okej, okay, no co dobra, to, no to w takim razie musisz strzelać po prostu, moim zdaniem. Mogłeś tak naprawdę wszystko zrobić, Mogłem zrobić wszystko. Dobrze, zagrajmy to na spokojnie, bo kolor czerwony też to może być TNT. Może, to prawda. Ach, może być, więc czerwonego rezygnuję. Okej. Okay. Dobrze, więc idźmy na kolor. Dobra, 3 do 3 razy sztuka, idę tutaj. Okej. Okay. Dobra, wchodzę. Nie! Oj, no niestety. To już my schodzimy na minusowe punkty chyba w tym momencie, co? No na minus 1. Oczywiście będzie, no dobra, to masz ostatnią szansę, żeby wyjść na 0. No i po prostu będziemy robić rewanż. Po prostu następnym razem. Tutaj czerwona była nijaka. W czerwonej był blok ma tego, jak to się nazywa, tego grzyba. A w tym był po prostu kryształ endu. Więc kryształ endu był tym pozytywnym, najlepszym. Dobra, leć, ja przygotowuję ostatnią rundę, która myślę, że będzie najciekawsza, tak mi się wydaje. A jednak dałem Dałem tą lawę, bo spodziewałem się, że nie... Znaczy myślałem, tak dobrze się spodziewałem, że nie będziesz się spodziewał tego, co tam może być. Więc zgadnąłem bardzo dobrze, okej. Zróbmy może... dobra, zróbmy tak, tu dajmy to. I tu musimy dać coś takiego. Tu dajmy... O nie trafiłem sobie do dziury. Tak. I tu dajmy tą wełnę. Dobra, i tu dajmy... Kurczę, co ci dać do ostatniej? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Kakao. To jest bardzo dobra miejsca, kakao. Czemu kakao? Nie wiem. Mówisz, że kakao jest najlepszym rozwiązaniem w tym temacie? Nie, bo brązowego koloru jeszcze nie było. Okej, okay, dobra. Dobra, czekaj, mam pomysł. Okej. Okay. Dobra, mam, jestem przygotowany, zapraszam. Ostatnia runda decydująca, zobaczymy co tym razem wykminisz. Masz 3 kolory. Proszę, domyślaj się. Dobrze. Kolor niebieski, blok diamentu. Bardzo taki blok kuszący, nie powiem. Dokładnie, nie. Ale może być pod kufą. Śnieg jak bałwan. Może być blok żelaza tak samo. Mączka kostna. Co tu jeszcze było? Kwarc. Czarny, co jest blok czarny? Blok obsydian na przykład. Okej. Okay. Nie wiem, głowa smoka. Jakbyś miał strzelać, to nawet jakby tam miał być obsydian, to zaliczyłbyś go jako coś dobrego, czy jako coś nijakiego, czy jako coś złego? Jako neutralne. Neutralne? Bo tak się zastanawiałem właśnie, czy jakby obsydian, no jakby... Ja bym zaliczył obsydian jako pozytywny, bo to jednak jest coś, co ci pozwala, wiesz, jakby coś, to jest taki cenniejszy raczej blok, nie? Nie da się go tako wydobyć. Dobra, wiesz co, no nie wiem, biorę blok diamentu. Mówisz? Tak, biorę blok diamentu. Dobra, to... Dobrze, wyszedłeś na zero, moje gratulacje. Tutaj była kość po prostu, a tu było moje ulubione skok do nicości, więc... więc masz jakby... Dobrze, co?
Dobrze trafiłeś, tak, bardzo dobrze trafiłeś. Liczyłem na to, że padniesz w sumie tam w tą nicość. No ale dobra, udało ci się. Okej, okay, czyli twój wynik to jest... O nie, spadłeś. Twój wynik to jest tak naprawdę zero, tak? Wyszedłeś tak, na zero. Okej, okay, to wybierz sobie tabliczkę, którą chcesz, powiedz mi po prostu. Tom, to znaczy którą? Tom. Okej, okay, dobra, to jest twoja tabliczka w takim razie i jako pierwszy zawodnik daję tutaj 1. Jagieł i ty masz 0 punktów. Kurczę, trzeba wrócić i poprawić wynik. Tak, 0 punktów, ja ci to tutaj dam na biało, żeby to było dobrze widać. Jagieł 0 punktów, ale to nie zmienia faktu, że możesz przyjść tutaj ponownie, wystąpić znowu, ale i poprawić wynik. Mogło być minus 5, ale... Mogło być minus 5. Więc z dwojga złego lepiej w tę stronę wyszedłeś po prostu na zero. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie do Jagieła, link oczywiście jest do jego kanału w opisie. I tyle, pozdro, elo, pa pa.